zgłusza Redeko. www.redeko.pl. Wrocławianin zadebiutuje w okrągłej klatce KSW w 2017 roku i będzie to jednocześnie jego pierwsza walka w zawodowym MMA. O przejściu reprezentanta Śląska Wrocław do mieszanych sztuk walki mówiło się już od kilku lat. W końcu Martinowi Lewandowskiemu i Maciejowi Kowalskiemu udało się sfinalizować rozmowy i podpisać kontrakt z jakże utytułowanym zawodnikiem, wicemistrzem świata oraz Europy, przede wszystkim medalistą olimpijskim. Utalentowany i zarazem utytułowany 27-latek ma już na koncie starty w amatorskich zawodach MMA. Mało kto o tym wiedział. W 2010 roku zapaśnik został nawet mistrzem Polski w formule Szoto. Janikowski będzie miał teraz kilka miesięcy na przygotowanie się do debiutanckiej walki na jednej z gal KSW w przyszłym roku. W zapasach mierzył się w kategorii 84 kg, więc pewnie w MMA powalczy w dywizji średniej. Dla zapasów, zarówno tych wrocławskich, jak i polskich, to ogromna strata. Wrocławska drużyna AZ Supra Brokers przegrywa w nowej lidze wszystkie mecze. Do tego Janikowski dopiero wchodzi w najlepszy dla sportowca wiek i na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich, gdyby w pełni oddał się zapasom, mógłby przebić swój wynik z 2012 roku, kiedy w Londynie sięgnął po brązowy medal. Janikowski będzie gościem sobotniej gali KSW Circus of Pain w Krakowie. W walce wieczoru tej imprezy powalczą m.in. Mariusz Pudzianowski i Paweł Mikołajów. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl.